Cześć, tu Hanczak, a to jest kolejny odcinek SK Reakcje. Halloweenowy odcinek z seniorami. Zobaczycie za chwilę, jak Agnieszka i Sylwester zareagują na halloweenowe makijaże, dekoracje domów czy przebrania. Jesteście ciekawi? Zostawcie łapkę w górę. No i co, zaczynamy? To będzie strasznie dobry odcinek. Powinienem was teraz przywitać, ale poczekajcie, nie będę gorszy. Miło mi was widzieć. Strach się bać. No to było świetne wprowadzenie, zresztą wy jesteście jeszcze lepszym wprowadzeniem do halloweenowego odcinka. Macie piękne make-upy. Dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, bo chciałbym, żebyście zareagowali na halloweenowe make-upy, przebrania, dekoracje domów. Znalazłem dla was sporo takich przykładów w internecie. Jestem bardzo ciekawy, jak wam się spodobają. Ale co wy w ogóle sądzicie o Halloween i o takiej zabawie, świętowaniu w taki sposób, no niektórzy mówią, czczeniu śmierci i takich mrocznych tematów, ale na wesoło. I szatana. Przyszło do nas to gdzieś daleka, natomiast nie było za tradycji. Za dużej wody. Tak, nie było u nas tradycji. Nie, bo nas trzymali w ciemnocie, no, nie widzieliśmy, że takie piękne święto może być. Na całym świecie. Znaczy, no. Święto. Świętowanie. Świętowanie, no. Za chwilę pewnie jeszcze wasze tutaj myśli na temat Halloween wyjdą w trakcie tego odcinka. To co mi już wychodzą. Oglądajmy. Dobra, oglądajmy. Jedźmy. Dynią bym dostała. Ja się nie bałem, bo ja okularów nie mam i nie widzę. Dekoracja domu na dobry początek, dyniowa bardzo. No, dynia to jest symbol Halloween. Chociaż nie wiem, może wam się kojarzy dynia z czymś zupełnie innym. Z zupą i z kluseczkami lanymi. No, w końcu Polska to jest kraj, który ma bardzo dużo upraw dyni. Zgadza się. Rzekiem, miodem i mlekiem i dynią płynącą. Jak wam się podobała taka dekoracja domu, w cały dom no, w dyni? Oczywiście. Parę groszy trzeba wydać. No. Teraz to nie są tanie rzeczy. Chyba, że ma swoje w ogródku. No i trzeba mieć ogródek. Tam ja mam, mają. Ale ja tam hoduję co innego. Aha. Czy to nie jest dla was trochę też marnowanie jedzenia? No jest marnowanie, no jest, straszne no jest, duże, ale się. No może tyle, to można wydrążyć. Tyle jedzenia się na świecie marnuje. To, ale powiem, można tak mi wydrążyć, zupę ugotować, a no można, pestki wysuszyć. No właśnie. O właśnie, i takie Zero Waste szanujemy. Chciałbym, żebyście każdą taką dekorację, każdy taki filmik ocenili, czy wam się to podoba, czy nie, więc czas na nasze kciuki. Jeżeli jesteście na tak, to oczywiście kciuk w górę, jeżeli na nie kciuk w dół, czas ocenić dekorację tego domu. 3, 2, 1... Start. Ja słabo widziałem, ale ufam ci. Dom w Dynie, jak najbardziej. Zobaczmy w takim razie coś innego. Uła! Ła, kościół trupów. Kurczę, nic nie widzę. O, teraz widzę. Kolejną dekorację domu na Halloween, gdzieś, gdzie jest ciepło. Jakieś Kalifornia kościotrupy, pewnie. Straszne postaci z horrorów. Mnie się nie podoba. Mnie się podoba. Mnie się nie podoba, bo za bardzo się kojarzy ze śmiercią, z trupami. Nie, po co mi to? Wolę na wesoło, wolę dynię. Ale są przecież kraje, w których śmierć rozumiem. Jest traktowana zupełnie inaczej. To ja to szanuję. Smutek, ale żal. Tylko u mnie, przepraszam, u nas w Polsce, tak. Wszyscy podchodzą do tego, wiesz, śmierć, cmentarz, tak, żałoba tak, i wszyscy płaczą wtedy. Dlatego ja do tego podchodzę zupełnie inaczej. Dobrze. Amen. W takim razie, czy postawilibyście sobie takie dekoracje przed domem? Kciuk w górę, kciuk w dół. Proszę bardzo. Jakby mi przywieźli, to tak. A Agnieszka tym razem na nie woli dynię. Zobaczmy kolejny przykład. O, widzisz? Ja teraz widzę. To jest ciekawe. Jak myślicie, jak taki efekt można osiągnąć? No bo ona trzymała swoją głowę, ale tak naprawdę zamiast głowy nic nie było. Jak to możliwe? Nadbudowane. Nie, tak, oczywiście. To jest takie proste. To w takim razie ocenimy ten oto kostium. Wolałbym w punktach go ocenić, no. Na 5. Ale tak 5 na 10? W skali na 10, tak. 5 na 10, ale okej. Dobrze, w porządku. No to ten kostium mamy z głowy. Czas na coś kolejnego. No, tu mieli rozmach, skurczy syny. Ale zobacz.
tu się zaciera. Nie dość, że pająk wielka dekoracja, to jeszcze ruchoma. I pajęczyna taka duża. Piękna. Czy tu już troszeczkę lepiej to dla ciebie wygląda niż tak. Te kościotrupy wcześniej, czy tam jakieś straszydła? Tak, to jest normalne, takie fajne. Zabaweczka. Jak w filmie, no. Nie bójcie się pająków. Ja się nie boję pająków. Małych się nie boję. A właśnie, a jest coś, czego się boicie? Kiedyś to się bałem skarbówki, teraz też mam w nosie. Szczurów nie lubię i nie lubię węży. Nie przeszkadza mi. Nie? Nie. Nie, chyba się nie boję. Nie lubię szczurów tych takich, wiesz, piwnicznych. W takim razie pająk na domu i to jeszcze ruchomy, taki wielki halloweenowy. Tak czy nie? Kciuk w górę, kciuk w dół. Fajny. Dobra rada, lifehack ode mnie. Drodzy oglądający, jeżeli chcecie mieć dom w pajęczynach, po prostu przestańcie sprzątać. Coś o tym wie. Czas na kolejny filmik. O, Jesus. No to się dziadki postarały. Kontakt jest! Nie wiem, kontakt. Bliski. Aż zaiskrzyło. Poszedł prąd po przewodzie. Gdybyście wy mieli pójść na imprezę halloweenową i tak się przebrać za kontakty, weszlibyście w to? Tak. Zależy z kim jeszcze. Ale wydaje mi się, że tak kreatywnie seniorzy tutaj podeszli do tematu. Tak. Zajebisty pomysł. Bardzo fajny. Zajebisty. To w takim razie zostaje nam ocenić ten kostium, chociaż myślę, że to będzie formalność, tak czy nie? A wiadomo, no i bądźmy włączyłem kontakt. Do góry. Przejdźmy w takim razie do kolejnego filmiku. I co z tego będzie? Ładna buzia. A diabka. O! Zombie. Soczewki. Kolejne zombie. Te oczy. Kolejne straszne, tak. Czy te oczy mogą kłamać? Nie było widać. Chyba nie. Widzicie takie osoby w takim make-upie w Halloween albo w okolicach Halloween? Mnie się nie zdarzyło. Ja też boję się i nie wychodzę. A co powiecie tym osobom, które mówią, że Halloween to jest czczenie szatana, że my mamy wszystkich świętych, dzień zaduszny i u nas to jest zupełnie inna tradycja? Średniowiecze. Próbują się umalować. Krótko i na temat. Średniowiecze. Zacofani są ludzie. No. Się spróbują umalować. Tak. Zagłosujmy na ten make-up, który widzieliśmy przed chwilą. Podobał się czy nie? Tak czy nie? Artystycznie tak. To w takim razie, skoro mamy już make-up, czas na kostium. Dobre. A ja już myślałem, że to jest fotoradar, a to tojtojka. Ale jakie nóżki miał fajne. Sylwester, mam takie wrażenie, że zauważyłem taki lekki niesmak, że już przebieranie się za tojtoja to trochę za dużo. Nie, dlaczego? Śmieszne jest, no. Trzeba mieć pomysł. Pomysłowość, no. Tak. Żartobliwe bardzo. A poza tym zrobił z materiałów, jakie miał, czyli tak. Proste. A najważniejszy jest pomysł, no. Zgadza się. Przebrałbyś się za tojtoja, Sylwester? Jakbym się nasmarował, to może bym się i przebrał. Czas na wasze kciuki. Za pomysłowość. Toj, dwa razy, tak. To czas teraz zobaczyć, jak można udekorować dom. Zobaczcie. O! Laski na róże? Nie, na masce. Wow! Całą hurtownię wykupił. No dobra, no super. Ale to na wesoło. No co, jeszcze tandemik, no zaje fajnie. Najlepszy ten z kosiarką. Z pieskiem. O, pięknie. Kości zostały rzucone. Jak sądzicie, ile czasu zajmuje przygotowanie w ogóle niektórym się do Halloween? Dużo. Tu szczególnie z taką dekoracją to chyba bardzo dwa dni. Dużo. Poustawianie tego? Trzeba mieć pomysł wcześniej. Ale jeszcze co tutaj dobre. Ta melodyjka, ta muzyczka była bardzo fajna i to tak radośnie było. Scenografia fajna. Scenografia fajna, tak. Humorystyczna. Zdarzyło się wam otworzyć drzwi w Halloween i zobaczyć takie strzygi? Jeszcze nie było u mnie. Kiedyś tak, otwierałem, ja tak, a teraz są dzieci bardzo namolne. To u mnie jest zepsuty domofon, także do mnie nie wejdą. Yeah. Ale kiedyś, jeszcze jak moje dzieciaki były małe, to pamiętam, dużo różnych ludzi, którym się nie podobało to święto, no to tak. Nie otwierali drzwi. Tak, no bo to dzieciaki było, co robiły? Się. Obrzucały jajkami. Bardzo. To dopiero straszne. Dobrze. To jest naprawdę straszne. Wróćmy do naszych kościotrupów przed domem. Czy taka dekoracja przed domem jest fajna, czy w ogóle was to nie kręci? Kciuk w dół. Tak, jestem na tak. A czy cukierki dzieciom dalibyście? Tak, jakbyś no już... oczywiście. No, najbardziej. Czyli napraw ten domofon. Ostatnia chwila. Były dekoracje domów, czas na coś kolejnego. Smells great. Which one? Ile tego nakładania? A, bo to będzie buzia. Nie, zombiaka się zrobi. Klauna. Nie, zombiaka. No. No,
Nie wiem, czy to wyszło na takie... Pracochłonne. O, jeszcze inaczej. Taki omen. A ten filmik trwa minutę, a jak myślicie, ile czasu zajmuje przygotowanie takiego make-upu? Bardzo długo. Pracochłonne bardzo. No tak, to wszystko, nie wiadomo jak to szybko schnie. Ukształtować to wszystko to. Pracochłonne, no. Ale jak wam się generalnie podobają takie make-upy? Czy to jest już za dużo? Czy to was przeraża? Czy może jest w porządku? Przestraszyć może nie, tylko czasem za dużo to też niezdrowo, niedobrze. Ja bym się już w to nie bawił. Nie za dużo, pomalować twarz, ale takich... Dzieci nie. Tak, no. Dzieci tak, no, ale się malują. Ale nie chodzi o to, ale ogólnie, wiesz. Ale ty ładnie wyglądasz, wiesz? No więc mówię, delikatnie może być, ale natomiast jak tak tego dużo jest nałożone, no to tak trochę przeładowane. Okej, to jeszcze zagłosujcie, czy ten make-up wam się podoba, czy nie. Czas na kciuki. O, proszę uprzejmie, nie postarał się. To po takim make-upie teraz czas na cały kostium. Będą stroje kąpielowe? Zobaczmy. A, tu też kupę roboty włożył w to. To jest znowu chyba coś takiego trochę filmowego, bym powiedział. Tak. A widzieliście kiedyś kogoś w ten sposób albo podobnie przebranego na ulicach? Gdzieś nie. W waszym sąsiedztwie? Nie, nawet na... Nawet mój szwagier, co potrafi, to mówi, że do głowy mu nie przyszło coś takiego. A wasze wnuki w taki albo chociaż podobny sposób się przebierały kiedyś na Halloween? Na takie nie. Przebierać się przebierają, oczywiście. Coś tam się malują, no. Okej, to oceńmy w takim razie ten filmowy nieco kostium na Halloween. Jak go ocenić? Za włożoną w pracę. Ja wizualnie. Puszczę wam jeszcze jedną dekorację domu. To już takie bardziej upiorne. Aj, klaun. Taki wymalowany podobnie jak ja. Albo jak ja. A ty jesteś wymalowana? O Jezus! Nie widziałem cię z tamtej strony. O Jezus! Aż się przestraszyłem. Zobacz, jak mi serce bije. Ten lizak fajny. Strasznie pomieszane wszystko. Tak. Nie? Niż ma. Trzeba mieć dużo ogródek. Tak, i dużo czaszek. Wyobraźni. Jakie to zrobiło na was wrażenie? A chyba się już opatrzyliśmy. Ja już się nie boję. Na stary jestem, żebym się bał takich. Już po kilku filmikach widzę, że się znieczuliście bardzo mocno. Już teraz nie robi na nas. To zagłosujcie, czy ten ogródek wam się spodobał na Halloween, czy niekoniecznie. Kciuk w górę, kciuk w dół. No mówię, taki miszmasz, ale nie będzie. Ale coś się dzieje. Starał się. Mam dla was jeszcze jeden make-up. Groza! Horror. Wow. Śmieszne. To już jest grubo, tak. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. No tutaj dużo. Dużo. Tu jest dużo. No to już jest taka bardziej filmowa charakteryzacja. Tak, chciałem dokładnie powiedzieć, bardziej filmowa niż taka... Kto by się bawił taką charakteryzację na jeden wieczór? Nie sądzę. Chyba, że ktoś bardzo chce. To jak oceniacie ten nieco bardziej filmowy make-up? Mi się podobają. Tu zdania podzielone. Sylwester, rozumiem, doceniasz jakby zaangażowanie i taki trud wykonania tego make-upu. Tylko tak, chyba dlatego, bo wizualnie nie. Podchodzę do tego, jako że to są twarze raczej do filmu. No. Tak. To był już ostatni filmik, który dzisiaj przygotowałem. A szkoda, bo się rozkręcamy. No właśnie, jak to z tym Halloween u nas? Czy to jest święto na miejscu, czy niekoniecznie? Jak się do niego odnosicie? Czy jest zbyt pojechane? Czy się nie mieści w naszej kulturze? Co sądzicie? W naszej kulturze no, ludzi starej daty nie przyjmują tego, bo jest inna wiara. Natomiast jest święta młodych, niech się młodzi bawią. Ja jestem za tym, żeby na wesoło. Już mówiłem, wszyscy chodzą na cmentarze, udają smutnych. Dobrze, ale to nie chodzi o to. Niech chodzą ci, co chcą. Ja też chodzę na cmentarze, też zapalam świeczkę, natomiast... Radujmy się, chociaż trochę radości. Wiecie już, co Agnieszka i Sylwester powiedzieli na temat Halloween, ale ja jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie o tej formie świętowania. Dajcie znać w komentarzach, chętnie przeczytam. No i widzimy się w kolejnym odcinku, w piątek o 18:00.